Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na ekologicznych milionerów. Dzisiejszy Dzień Ziemi uczcimy milionerami. Zagramy o milion uśmiechów od naszej planety Ziemi. Za chwilę wcisnę przycisk OK. Chciałabym Was jednak wcześniej powiadomić, że link do gry znajdziecie na dole pod filmikiem w opisie filmiku. Tak byście mogli po zakończonym odcinku samodzielnie zagrać w milionerów, ekologicznych milionerów, do czego Was serdecznie zapraszam. I klikam OK. Pierwsze pytanie. W jakim miesiącu przypada Dzień Ziemi? A. W kwietniu, B. W maju, C. We wrześniu, czy D. W marcu? Oczywiście Dzień Ziemi przypada w kwietniu, a dokładnie 22 kwietnia. Kolejne pytanie. Zajmuje się działaniami na rzecz ochrony środowiska. A. Onkolog, B. Ekolog, C. Ornitolog, D. Laryngolog. Działaniami na rzecz ochrony środowiska zajmuje się ekolog. Odpowiedź B. Pytanie kolejne. Ponowne przetwarzanie odpadów to A. Recykling, B. Segregacja, C. Reaktywacja, D. Rewelacja. Ponowne przetwarzanie odpadów to oczywiście recykling. Odpowiedź A. Pytanie następne. Jak długo rozkłada się rzucona w lesie guma do rzucia? A. 2 tygodnie, B. 10 lat, C. 1 rok, D. 5 lat. Rzucona w lesie guma do rzucia rozkłada się 5 lat. Odpowiedź D. Bardzo długo, prawda? Następne pytanie. Ile lat musi rosnąć drzewo, aby możliwe było wyprodukowanie jednej kartki papieru? Czy drzewo musi rosnąć A. 3 lata, B. 1 rok, C. co najmniej 8 lat, czy D. 5 lat? Wyobraźcie sobie, że aby było możliwe wyprodukowanie jednej kartki papieru, drzewo musi rosnąć co najmniej 8 lat. Odpowiedź C. Pytanie następne. W którym roku w Polsce zostały zapoczątkowane obchody Dnia Ziemi? Chodzi o Polskę. Czy w 1970 roku, czy odpowiedź B w 1999 roku, czy odpowiedź C w 1990 roku, czy odpowiedź D w 2001 roku? Obchody Dnia Ziemi w Polsce zostały zapoczątkowane w 1990 roku. Odpowiedź C. Brawo! Jesteś świetnym znawcą ekologii. Gratulacje! Planeta Ziemia przesyła Ci milion uśmiechów. Mi się udało. Z wdzięcznością przyjmuję uśmiechy od naszej planety. Mam nadzieję, że Wam również się uda. Link do gry znajdziecie pod filmikiem na dole w jego opisie. A ja się z Wami żegnam, życząc Wam miłego dnia, radosnego nastroju. Do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się. Jeżeli odcinek podobał się, zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Pa!